Niech wam strefa lekko będzie. Witajcie moi drodzy w materiale z opuszczonego lotniska, w kolejnym już materiale. I w dzisiejszym odcineczku wsiedliśmy do Opelka i pojechaliśmy sprawdzić lokalizacje na mapie, które wydawały się nam dosyć ciekawe. Jak się okazało, na miejscu były mega ciekawe, także jeżeli chcecie przeżyć tą przygodę razem z nami, zapraszam serdecznie na film. Deszcze niespokojne potargały sad. Nieruchomość na sprzedaż, kupię! A my na tej wojnie ładnych parę lat. Stop! Dość tego smęcenia, dawaj jakiś konkret. Zobaczcie jeszcze, znaleźliśmy taką ciekawą konstrukcję, że jest tutaj szklarnia, a tam na górze taka druga jakby też szklarnia. A poza tym Julia, z kanału Pan Sopel, także wbijajcie. O, jaki bucior zarośnięty. Ty. O, ekosystem. Nie zdziwiłbym się, jakby to zaczęło się ruszać. Ej, i drzewo jak tutaj wyrosło. Patrz, masz szklarnia pod szklarnią, nie? Znalazłem olej silnikowy. 15,40, kurwa, taki jak ty? Co? No. Wygląda strasznie w środku. Też jakby miało żyć. Tutaj ciekawa sprawa, bo był cement w worku. Worek już dawno poszarpany cały, ale ładnie odgniótł ten kształt właśnie zaschnięty cement tego worka. Mimo tego, że miejsce jest z jednej strony takie zupełnie wybebeszone, opuszczone, rozwalone, praktycznie szyb nigdzie nie ma, ani nic takiego. O, tu jest jedna szyba. Jedna. No, mimo tego wszystkiego, to te obiekty bardzo, bardzo, bardzo mi się podobają. Bo przez to, że były budowane za czasów PRL-u, mniej więcej w podobnym okresie, co słynny Czarnobyl, Prypeć i wszystkie inne okoliczne miasta, z tego względu po prostu te budowle oraz tamte lokalizacje mają mniej więcej taki sam praktycznie vibe, nie? W Czarnobylu nie byłem, ale dużo oglądałem i bardzo chcę tam pojechać. A takie właśnie wszystkie zniszczone budowle, w których niewiele jeszcze się zachowało, mają ten czarnobylski właśnie vibe, nie? Szczególnie jeszcze jak jest na przykład szklarnia właśnie tak zarośnięta tą roślinnością i to tak dobrze siedzi, pięknie współgra z całością. Słuchaj, ja się chcę władować na samą górę. Pięknie. Bierzemy kamerkę i lecimy. No. To jest dobra konstrukcja, tam spawana. Powiedz mi, że nagrywasz. Pięknie. Tam pięknie widać te budynki, w których już byliśmy. Tam były te samochody, wóz, Chrysler oraz naczepa.
tam obok była transformatorownia. I tam dalej w tym lesie są pochowane właśnie te hangary. Hangarów wam już nie pokazałem. Hangary dostaniecie w osobnym filmie, właśnie tym wcześniejszym takim, w którym tutaj udało mi się kiedyś nocować. Wtedy dla was też chyba coś nagrałem, także to na filmie mam nadzieję będzie. Bardzo fajny klimatyczny budynek. Mieliśmy już żegnać się z tą lokalizacją i jechać w kolejne świetne miejsce, gdy jednak naszym oczom w pełnej swojej okazałości ukazała się ta piękna szklarnia. No i co jak co, ale sesja zdjęciowa w tym miejscu musiała mieć miejsce. Koncepcja na zdjęcia była bardzo prosta. Dawid stoi przy samym wejściu, ja z samego końca przechadzam się w jego kierunku pośrodku tej trawy. No i teraz tylko spójrzcie, jak świetnie wyszły te zdjęcia. To jest... Kurwa łobowy.